kolejna inwestycja dla sportu i rekreacji w Słupsku. Pump track położony w parku, który jest często odwiedzany przez mieszkańców naszego miasta, który cieszy się ogromną popularnością. 175 metrów trasy dla rowerzystów. Kilku rowerzystów może się zmieścić tutaj podczas jednej jazdy. Jak Państwo widzicie, bardzo profesjonalny, fajny pump track. Myślę, że będzie cieszył się dużą popularnością. Wykonany w ramach słupskiego budżetu partycypacyjnego. Pump track, co to w ogóle jest? Tor rowerowy przeznaczony nie tylko, ale okej. Tor rowerowy w głównej mierze przeznaczony dla dzieciaczków, dla ludzi, którzy już jeżdżą na rowerze, jeszcze nie jeżdżą, dla rowerków biegowych, dla doskonalenia techniki, doskonalenia wytrzymałości, balansu, koordynacji. Musielibyście Państwo najlepiej to zobaczyć, jak to wygląda, bo wielkie słowa, natomiast wygląda to bardzo prosto i no, trzeba byłoby to najzwyczajniej w świecie zobaczyć.